Mija tydzień od nawałnicy, która przeszła nad południem województwa śląskiego i wyrządziła duże straty w kilku miejscowościach, największe w Wodzisławiu i w Rydułtowach. Właściciele zalanych posesji i przedsiębiorcy nadal walczą ze skutkami ogromnej ulewy. Jednym z nich jest właściciel szkółki krzewów w Zawadzie, który szacuje swoje straty na około 100 tysięcy złotych. Dlatego okoliczni mieszkańcy robią wszystko, co mogą, żeby mógł dalej prowadzić działalność. Pomóc mu, żeby pokupić jakieś drzewka, żeby ruszył z tym wszystkim. Straty są ogromne. Miasto już teraz szacuje szkody na około 1 000 000 złotych. Sama naprawa boiska w Zawadzie będzie kosztowała 400 tysięcy złotych. Wiemy też o kilku mieszkańcach, którzy stracili dobytek gospodarczy, że tak powiem, hodowlany, więc strat jest dużo, ciągle szacujemy. Po raz kolejny z żywiołem musi walczyć pani Małgorzata z Wodzisławia. Wystarczyło 15 minut, żeby jej dom został zalany. Woda wlewała się z każdej strony. Niemal dokładnie rok temu podczas wypompowywania wody po nawałnicy zginął mąż pani Małgorzaty. Woda przelewała się przez ulicę Chrobrego do nas, na moją posesję, do piwnicy, do pralni, do wszystkich, aż pod piec. Piec centralnego ogrzewania, który jest zamontowany 2 lata temu. W ubiegłym roku z powodu tego, że mąż pilnował, żeby piec nam nie zalało, to po prostu tu dostał zawał, bo załączał pompkę. Został pod piecem. Zginął po prostu z powodu wody. Podobną sytuację mają mieszkańcy części Rydutów. Od roku mieszkańcy ulicy Maczka borykają się z problemem zalanych posesji. Woda nie opadła tu jeszcze po ubiegłorocznej, czerwcowej nawałnicy. Mieszkańcy zamiast ogródków mają stawy. Po zeszłotygodniowej ulewie wody jest jeszcze więcej. Patrząc na całokształt, nie może w stanie pani powiedzieć, ale myślę, że do tych 10 tysięcy myślę bez problemu. Jakby tak naprawdę na wszystko pozaglądać. Władze Rydutów zapewniają, że nie zostawią swoich mieszkańców bez pomocy, a zgłoszenia nadal docierają do urzędu. Powołany został specjalny zespół. Te zespoły zjawiają się u mieszkańców, sporządzają odpowiednie protokoły i na podstawie tych protokołów będą wypłacane odszkodowania. Prognozy pogody na najbliższe dni nie są optymistyczne w województwie śląskim.